Jakie są trzy kluczowe punkty Pańskiego programu wyborczego? Trzy punkty to jest zdecydowanie za mało. Zapasy w tej chwili są w takiej sytuacji, które wymagają naprawdę wielu elementów, które by ruszyły polskie zapasy z marazmu, które w tej chwili się znajdują. Ja uważam, że jest kilka bardzo ważnych, ale w moim odczuciu, dla mnie, na dzień dzisiejszy, najważniejszym elementem to jest szkolenie. To jest ten element, który kształtuje, właściwie, który jest istotny dla każdej dyscypliny sportu. Sportowiec, który rozpoczyna swoją karierę, obojętnie w jakiej dyscyplinie sportu, kieruje swoje pierwsze kroki do trenera. I to właśnie trener jest istotnym elementem, który powoduje o tym, że zawodnik otrzymuje pierwsze szlify właśnie od trenera. I od tego zależy jego dalsza kariera. Bardzo ważnym aspektem jest właśnie szkolenie młodzieży. Ma Pan jakiś specjalny program w tej materii? Można by powiedzieć, że nie trzeba wymyślać prochu, ponieważ ktoś już to wcześniej wymyślił. Mało to. W Polskim Związku Zapaśniczym powstała Akademia Trenerska. Akademia Trenerska, która miała na celu właśnie między innymi szkolenie trenerów, który przekłada się później na szkolenie młodzieży. I co się okazało? Że Akademia Trenerska nie działa. Kiedy na ostatnim walnym zgromadzeniu padł wniosek o reaktywowanie Akademii, powiedziano, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, ponieważ Ministerstwo Sportu na to nie ma takich funduszy. To jest coś nieprawdopodobnego. Przecież tak jak powiedziałem, szkolenie jest najważniejszym elementem w egzystowaniu każdej dyscypliny sportu. Zważywszy na to, że mamy taki potencjał trenerski, trener Tracewski, trener Najmark, Krzesiński, to ludzie za ich czasów zapasy osiągały największe sukcesy. A i dzisiaj mamy również naszych wspaniałych mistrzów, wybitne postacie, które są trenerami. I my nie chcemy wykorzystać tego potencjału, na to nie ma pieniędzy, to jest w ogóle nie do pomyślenia. A jak te pieniądze zdobyć? Pieniądze to nie jest taki do końca problem, ponieważ tak, raz, że Polski Związek Zapaśniczy wypracowuje w ciągu roku środki dodatkowe. Ja mam świadomość tego, że Ministerstwo Sportu zapewnia środki tylko na szkolenie, prawda, na te sprawy wszystkie z tym związane. Natomiast wypracowuje swoje pieniądze. Poza tym jest coś takiego jak sponsori. To właśnie to między innymi jest rola prezesa. To jest rola prezesa, żeby poprzez swoje, no niestety w naszej dyscyplinie, poprzez swoje prywatne kontakty, znajomości, organizować sponsoring i media. To są te elementy, które powodują, że będą środki na zapasy, że będzie siła napędowa w postaci mediów, które będą pokazywały zapasy w regionach, co też ma swoje przełożenie właśnie na finanse, to tu będziemy szukać właśnie tych środków, o których mowa, które będą niezbędne nie tylko dla trenerów, dla zawodników, dla zawodniczek, prawda, dla przywrócenia godności w stanowisku trenera. Trenerzy w tej chwili w małych ośrodkach, w małych klubach pracują za 400-500 zł, dopisują się do jakichś tam rozłożenia maty, innych przewozów, żeby zarobić gdzieś jakieś 100 zł. To jest po prostu niegodne. Trzeba przywrócić godność stanowisku trenera. I właśnie dlatego trener powinien być domotywowany właśnie poprzez takie możliwości, że za każdego zawodnika czy zawodniczkę wprowadzonego do reprezentacji otrzymuje gratyfikację. W zależności od grupy wiekowej to ma być 200-300 zł i niejednorazowo. To ma trwać co najmniej przez rok czasu. Wprowadzi następnego zawodnika, następne 300, następne 300. To jest element motywacyjny. Tu i na to właśnie będę kładł nacisk. Jaki Pan ma pomysł na promocję zapasów w naszym kraju? To jest moja perełka. To jest moja perełka. Ja się cieszę, że w trakcie kariery zapaśniczej były takie osoby, ostatnio oczywiście, jak Agnieszka Wieszy, która po zdobyciu medalu olimpijskiego naprawdę świetnie reprezentowała zapasy w mediach. Ją można było pokazywać, ona się świetnie reprezentowała. Teraz mamy Damiana Jankowskiego, który wspaniale występuje w telewizji. On naprawdę robi świetny PR dla zapasów. Oczywiście dbamy o to. To nie jest tak, że on sam pójdzie, się pokaże i tak dalej. Jest syn Stasia Krzesińskiego, który utworzył specjalną firmę. Ja organizuję aktorów, ludzi, robimy mu filmiki, wysyłamy go do jednej telewizji, drugiej, trzeciej, czwartej.
po to, żeby promować nie tylko jego osobę, ale również i zapasy, bo on jest przedstawicielem zapasów. Ale to są jednostkowe sytuacje. Ja szykuję przełom w polskich zapasach. Przełom będzie polegał na tym, że wprowadzimy zapasy do szkoły. Do szkoły. Ktoś powie, utopia. Jaka utopia? Ameryka to jest najpraktyczniejszy kraj na świecie. Dlaczego zapasy są w szkole w Ameryce? Bo co? Bo kochają zapasy? Bo one są takie piękne? Nie, bo ktoś już przedtem udowodnił, że zapasy to jest jedna z najlepszych dyscyplin do uprawiania, która bardzo symetrycznie kształtuje rozwój młodego człowieka fizycznie. A w tym wieku istotnym elementem jest to, że kształtuje go również psychofizycznie. To jest w ogóle człowiek przygotowany do innych dyscyplin sportu i również do życia. Tam jest ta motywacja. On nie czuje się, to dziecko nie czuje się takie popychane przez każdego. Amerykanie mówią, ach, on nie jest najlepszy, ale idzie do przodu. Potrzebna nam tej energii. Ja mam świadomość tego, że nam się nie uda wprowadzić od razu całych zapasów. Ale jeżeli będzie jeden element w szkole, bardzo istotny, mata zapaśnicza, to znaczy, że zapasy tam już są. Na początku one będą w formie takiej instruktażowej. Wypychanie z maty, wyrywanie piłki, walka na kolanach, ale jeżeli rodzice się zorientują, że zapasy są w programie szkolnym, to znaczy, że ktoś się zastanowił, przemyślał to, że te zapasy tam są, czyli jest to zdrowe. Jaki to powoduje inne spojrzenie na zapasy, a przy okazji wspaniały narybek dla naszej dyscypliny. Jakie będą pańskie pierwsze decyzje, jeżeli wejdzie pan do związku jako nowy prezes? No, podejrzewano mnie różne rzeczy, że zaraz tam pozmieniam, powyrzucam. Bzdura. Nie zmienia się maszyny, która dobrze działa. Prawda? Tak jak mówią, że w związku pozmieniam. Absolutnie nie. Oczywiście są elementy, które trzeba oczywiście usunąć. No niestety, muszę powiedzieć, że nieprzemyślana była decyzja co do zatrudnienia marketingowca, który generuje do dnia dzisiejszego ponad 4000 zł miesięcznie, a nie przyniósł złamanego grosza do związku. Tak się w współczesnym świecie sportu i biznesu nie działa. To musi się zmienić. Są inne formy promowania zapasów. Ja już mówiłem kilkakrotnie. W różnych szkołach gdzieś tam rozdają ulotki na te różne sporty walki modne i tak dalej. Dlaczego nie ma czegoś, co by promowało zapasy? A jest wiele pomysłów. To nie sposób w tym krótkim wywiadzie o tym wszystkim powiedzieć, ale naprawdę jest wiele możliwości w stworzeniu warunków do realizacji planów związanych właśnie z pchnięciem zapasów do przodu. A co pan myśli o wybudowaniu takiego centralnego ośrodka sportów walki, gdzie nasi reprezentanci mogliby się w spokoju przygotowywać do najważniejszych imprez? Ach, to jest myśl fantastyczna. Nie jest to proste, ponieważ wiemy, że centralne ośrodki sportu podlegają ministerstwu i to jest taka mała taka by była konkurencja. Natomiast są również ośrodki sportowe, które są prowadzone w poszczególnych częściach naszego kraju. One są stricte zapaśnicze. One są obsługiwane przez kluby zapaśnicze. To też jest forma finansowania tych ośrodków. To są pieniądze dla zapasów. Z tego nie do końca by można było rezygnować. Taki ośrodek sportów walki na przykład. Jest wiele propozycji, żeby budować w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu. On musiałby pracować, jakbyśmy coś takiego wydobywali, musielibyśmy to podnajmować innym dyscyplinom sportu, żeby można było na to zarobić. To jest jakaś myśl i kto wie, w przyszłości, jeżeli zapasy staną naprawdę mocno na nogi, nie wykluczam, że coś takiego trzeba będzie wybudować. Minister Mucha ostatnio mówił o wprowadzeniu tak zwanego programu węgierskiego, czyli wybraniu elitarnych dyscyplin, które Ministerstwo Sportu i Turystyki miałoby finansować. Jak pan się odnosi do tego pomysłu? Przede wszystkim wiem, że stworzona została grupa, w której nie ma przedstawiciela sportu walki. A to jest bardzo ważna dziedzina naszego sportu, właśnie część naszego sportu, bo to właśnie sporty walki przynosiły najwięcej medali dla nas. Wielokrotnie notowały honor polskiego sportu.
i nie można wykluczać, że są dyscypliny, które ujawniają się w trakcie Igrzysk Olimpijskich. O tym nie można zapominać. Nie można się zawężać tylko do takich dyscyplin masowych, jak piłka nożna, czy siatkówka, czy inne dyscypliny. Nie można skreślać. A potem co? Przychodzą Igrzyska i wtedy wynosimy ich do góry? Na pewno jest jakiś taki pomysł, żeby koncentrować się. Taki w szkoleniu jest, że koncentrujemy się na najlepszych, ale przy tych najlepszych również uczą się i ci słabsi. Jeżeli ich odetniemy, oj, nie wróżę temu. Tak jak powiedziałem, potrzebne jest również spojrzenie na ten problem z punktu przedstawiciela sportu walki. Niech on się wypowie w tej kwestii, czy to jest taki dobry pomysł i czy tam są również nasze dyscypliny. Dyscypliny sportu walki. Z różnych zawodów w zapasach, oczywiście z Polski, Towaru Polski, zostały wprowadzone transmisje live. Co pan o nich sądzi? Nie no, pomysł jest świetny, ponieważ no niestety telewizja nas nie rozpieszcza. To jest właśnie też mankament niestety zapasów, że nie są pokazywane w telewizji. To oczywiście się musi zmienić i na pewno siła telewizji publicznej jest zdecydowanie większa. Natomiast na pewno nie będzie w stanie tak realizować, takich przekazów robić, jak robi telewizja internetowa live. Aczkolwiek w moim odczuciu ta telewizja nie może się ograniczać tylko do strony Polskiego Związku Zapaśniczego. Są inne portale, prawda, sportowe, które są oglądane bardzo szeroko. I jeżeli no nie będzie to w ten sposób przekazywane, to niestety oglądalność, bo a to można sprawdzić, będzie niewielka. Więc tu bym wprowadził zdecydowanie zmiany, żeby jednak rozszerzyć działalność tych przekazów internetowych. W Niemczech jest wspaniała organizacja ligi, Bundesliga. To jest porównywane do gali bokserskich prawie, że. Co pan myśli o stworzeniu takiej polskiej ligi zapasów w naszym kraju? W Niemczech, z tego co wiem, na dzień dzisiejszy jest euro, czyli euro, my mamy złotówki. To wszystko rozbija się oczywiście o pieniądze. Rozbija się o pieniądze i jeszcze te składowe, o których mówiliśmy, czyli musi być przekaz telewizyjny. Transmisja daje możliwość sponsorom. Daje możliwość również w regionie władzom, które wiedzą, że identyfikują się z daną drużyną, prawda? To są nasi, to my na nich musimy dać, ale ich widać. Jeżeli zorganizujemy sponsorów, prawda, jeżeli zorganizujemy przekazy telewizyjne, prawda, to inne będzie spojrzenie, to będą pieniądze. Pieniądze będą powodowały to, dlaczego mamy na przykład wspaniałą mamy ligę żużlową. Jedną z najlepszą w Europie, jeżeli nie na świecie, prawda, bo są pieniądze, bo są ludzie, bo to widać, wtedy są i sponsorzy. Wszystko rozbija się o pieniądze. Jeżeli będą środki finansowe dla zawodników, zapewniam, że nie będą jeździć do Niemiec, będą startować tu, ale jeszcze i inni stamtąd mają bliżej do nas niż tam i będą występować u nas. To podniesie poziom danej ligi, ale poza tym fantastyczność ligi jest jeszcze też, można powiedzieć, cechuje to, że ona bardzo integruje środowisko. Ja jestem za drużynówką, absolutnie tak. Proszę tylko zwrócić uwagę, jakie wyzwalają się emocje w trakcie zmagań drużynowych, a turniejów indywidualnych. To jest wręcz nieporównywalne. Oczywiście walka finałowa, ale turniej trwa. A tu każda walka to finał. Jestem absolutnie za i będziemy szukać, naprawdę będziemy bardzo poważnie szukać środków na to, żeby taka liga u nas powstała.